spotkanie poświęcamy osobie twórczości Władysława Sławnego. Nie dość pamiętanego fotoreportera. Na wystawie i w albumie, który lada chwila ujrzy światło dzienne. Mimo że zachowała się tylko część tego, co Sławny fotografował w tych latach, no to i tak było oczywiście bardzo trudno wybrać te kilkadziesiąt zdjęć na wystawę, bo jednak zachowało się około 2000 negatywów w archiwum rodzinnym w Paryżu, także wybór był trudny i tym bardziej nam zależało na tym, żeby wystawie towarzyszyła jeszcze książka. Dzisiaj dostałem maila od wybitnego polskiego fotografa starszego pokolenia, który dziękując za zaproszenie na tę wystawę, powiedział, może jeszcze coś się zmieni. Na wszystkich egzaminach, kiedy pytałem moich studentów o Sławnego, nikt nigdy nie wiedział, kto to jest. Miejmy nadzieję, że po tej wystawie studenci nie będą mieli tej wymówki. Ja też spróbuję coś powiedzieć, chociaż dosyć ciężko mi mówić po polsku, bo już bardzo dawno nie mówiłem. Ale chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili, tak? Bo była naprawdę bardzo fantastyczna praca, do której też mogliśmy coś dołożyć, ale było bardzo, bardzo przyjemnie i dużo się nauczyliśmy w tym. Więc dziękuję wszystkim.